Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dziś o lękach, które powinny w nas być i tych, które nie powinny mieć miejsca. Nie bójcie się tych, co zabijają ciało. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zatracić w piekle, mówi Jezus. Lęk przed utratą zdrowia, pracy, życia nie jest równy lękowi utracenia łaski uświęcającej. Ciało jest opakowaniem, życie jest nośnikiem, praca jest środkiem. I one wszystkie przemijają, ale dusza jest wieczna. Wyobraź sobie, że Bóg trzyma Cię w swoich rękach. Ten, który stworzył nas, policzył nawet nasze włosy na głowie. Podtrzymuje Cię w swoich ramionach. Czy słusznie się lękamy, że przez nasze słabości i grzechy On nas wypuści z tych rąk? Czy cofnie swoje słowo, że jest z nami? A może właśnie czujesz się bezpiecznie w tym objęciu Boga, bo ufasz Mu? Bojaźń paraliżuje ludzi do tego stopnia, że każdy dobry czyn nigdy nie jest przez to zrealizowany. Samo pragnienie bycia dobrym to za mało. Potrzebne są konkretne działania. Cytując nieznanego autora, dowiemy się, że pokora jest cnotą, bojaźń jest chorobą. I z tej choroby Jezus chce nas wyleczyć. A leczyć nas chce przez wlewanie w nas odwagi, wzbudzanie zaufania. Tylko trzeba iść za Nim. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego Pana. Nie jest to niemożliwe w świecie, bo znamy wiele przypadków pokazujących, że uczeń był zdolniejszy od nauczyciela. Przerósł go i to wielokrotnie, i swoją wiedzą, i swoją zdolnością. Jednak w kwestii najwyższej mądrości klucz do tych tajemnic znajduje się w Chrystusie. On wyznaczył szlak i wskazał drogę, która jest obroną prawdy przez służbę. Jednocześnie wskazał konsekwencje pójścia za Nim tą drogą. To jest nieprawdziwe oskarżenia, wrogość, prześladowania. Nikt z nas normalnie by tego sobie nie życzył, ale też i nie można wykluczać takich zdarzeń. Wierność nauce Jezusa mimo wielu zagrożeń zapewnia nam jednocześnie ochronę i troskę. Jezus chce o nas zawalczyć w chwilach doświadczeń, bo zawierzając Jemu, nasze sprawy stają się Jego sprawami. Pogarda i szyderstwo są ulubionym narzędziem walki z chrześcijaństwem. Ci, którzy wykorzystują takie środki, z reguły są odporni na argumenty rozumowe i za nic mają to, że kogoś ranią. Nie chodzi o prawdę, ale o zwycięstwo ideologiczne. To jest przedziwne i jednocześnie straszne, że mówią o dobru człowieka, ale tego człowieka niszczą. Ten fragment dzisiejszej Ewangelii zagrzewa nas do tego, byśmy stawali się chrześcijanami nie w ciemności, ale w świetle. To znaczy, że moja wiara nie może być tylko i wyłącznie moją sprawą. Ja wiem, że jest presja z otoczenia, by Ewangelii nie głosić. Tak bardzo modne ostatnio hasła, oddzielić Kościół od państwa, wyrzucić wszystkie symbole religijne z przestrzeni publicznej, zagonić nas wierzących do podziemia, byśmy siedzieli tylko we własnym gronie i nie wynurzali się. Kluczem do przezwyciężania naszych lęków jest odwaga bycia dziećmi Bożymi. Bóg kocha nas miłością absolutną. Kocha nie za to, co robimy, ani jak to robimy, ale za to, czym jesteśmy, umiłowanymi dziećmi Boga. Wszystkie nasze codzienne czynności są ważne dla Boga. Nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. W obliczu takiej bliskości dziecka z Ojcem wszystkie lęki znikają. Z Panem Bogiem.